Uwaga, ten materiał dotyczy naprawdę szokującego filmu, który swego czasu znalazł się w internecie. W związku z czym dotyczyć będzie takich tematów jak torturowanie, wojny narkotykowe, kartele śmierci czy kilka innych mocno kontrowersyjnych tematów. Jeżeli jesteś osobą młodszą bądź wrażliwą, to może lepiej nie oglądaj tego filmu. Jeżeli jednak zamierzasz go obejrzeć, to żeby nie było, że nie ostrzegałem. Ponadto z wiadomych względów omawianego filmu w tym materiale nie pokażę. Niemniej na jego potrzeby zostanie on opisany w możliwie jak najbezpieczniejszy sposób. Jeżeli chodzi o szokujące filmy w internecie, to jednym z najpopularniejszych i najbardziej szokujących jest Funky Town Gore. Historia wokół tego filmu powiązana najpewniej z kartelami narkotykowymi pochodzącymi z Meksyku. Jest czymś naprawdę okropnym pod absolutnie każdym względem. A samo nagranie to prawdopodobnie jedno z najgorszych, jakie kiedykolwiek przeniknęło do internetu i dało nam w ogóle wgląd na tamten przerażający i obleśny świat. W dzisiejszym filmie zajmiemy się dokładnie tym nagraniem i historią wokół niego. Siema, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie i nim zaczniemy, chciałem was szybko poinformować. Tak, w końcu skończyłem matury, za tym idzie, filmy wreszcie będą pojawiać się częściej niż raz w tygodniu. Od teraz filmy będą pojawiać się dwa, może nawet trzy, może częściej razy w tygodniu, ale będziemy utrzymywać coś około 2-3 przez najbliższy czas, z czego jestem naprawdę zadowolony. Mam nadzieję, że wy również. Tymczasem może zaczynajmy. Zatem zacznijmy od samego początku. Funky Town Gore to film, który w internecie po raz pierwszy pojawił się w 2016 roku. I rzekomo w tamtym czasie dostęp do tego filmu był tak powszechny, że obejrzeć mogłeś go nawet na YouTubie. Sam film po pojawieniu się stał się dość szybko mocnym viralem i szybko zyskał sporą atencję w internecie, stając się niezaprzeczalnie jednym z najpopularniejszych tego typu materiałów w internecie. Jednakże, z czego się to wzięło? Ano, z jego treści, ponieważ Funky Town Gore określany jest jako najbrutalniejszy, albo przynajmniej najgorszy gorowy film w internecie, jaki kiedykolwiek został tam umieszczony. Jest to dość szokujące nagranie zarejestrowane przez meksykański kartel, które przedstawia torturowanie pewnej osoby w pewnym pomieszczeniu przez właśnie członków kartelu. Samo nagranie zarejestrowane zostało gdzieś w pomieszczeniu wyglądającym na kuchnię przemysłową, która znajdować może się chociażby w jakiejś restauracji. W tle usłyszeć można muzykę, którą puścili w pomieszczeniu, muzykę, która towarzyszy temu okropnemu czynowi. Leci tam chociażby Sweet Child of Mine, autorstwa Guns N' Roses. I nie chciałbym tutaj przytaczać pełnej treści tego filmu, bo jest po prostu zbyt szokująca i zbyt obrzydliwa. Powiem tylko tyle, że mamy tutaj najpewniej mężczyznę w kałuży krwi, pozbawionego twarzy, pozbawionego oczu, pozbawionego rąk, który krzyczy i jest brutalnie torturowany przez innych mężczyzn za pomocą sierpa czy innych noży. Myślę, że tego typu opis stanowczo wam wystarczy. Nie, stary, nie szukaj tego, przestań. Sama nazwa nagrania natomiast pochodzi od muzyki, która odpala się najpewniej z playlisty na końcu filmu, po piosence Guns N' Roses. Jest to właśnie Funky Town autorstwa Lips in Compor... jakkolwiek to przeczytać. Ja też znam tą piosenkę i już nigdy więcej, jeżeli ją gdziekolwiek usłyszę, nie skojarzy mi się w ten sam sposób, w taki sam sposób jak wcześniej. To jest, stary, okropne. Robisz sobie piosenkę. Wyobraź sobie tą sytuację. Robisz sobie piosenkę. Ona staje się hitem, aczkolwiek jakiś czas później jakaś banda patusów z Meksyku niszczy ci całą historię i dziedzictwo tej piosenki, wypuszczając jeden bestialski film do internetu. Ciekawe, jak musiałbyś się czuć w takiej sytuacji. Najlepsza w ogóle jest sekcja komentarzy pod jej oficjalnym odsłuchem na YouTube. Jak gdyby tam dosłownie wszystkie komentarze łączą się z tym szokującym filmem. I tak, jest to absolutnie obrzydliwe nagranie, którego nie powinno się poszukiwać w internecie i bardzo dobrze, że dostęp do niego został ograniczony, poznikał z YouTube'a i innych platform, do których dostęp jest trochę łatwiejszy. Niemniej z racji, że coś takiego faktycznie istnieje, pojawia się przynajmniej kilka pytań. Dlaczego taki film powstał? Kogo na nim widzimy i dlaczego to wszystko ma miejsce oraz gdzie został przede wszystkim nagrany? Jeżeli chodzi o ostatnie pytanie, odpowiedź jest dość prosta. Nagranie najpewniej pochodzi z Meksyku. Co niektórzy twierdzą, że w rzeczywistości jest to Kolumbia, jednakże najpewniej nie jest to prawda. Według większości źródeł nagranie zarejestrowano w Meksyku, w którym od niemal 18 lat toczą się rozmaite wojny narkotykowe pomiędzy kartelami. I to jest naprawdę bardzo poważny temat, gdzie okrucieństwo ludzi zaangażowanych często sięga niewyobrażalnej skali. I ofiarą widoczną na Funky Town w rzeczywistości jest osoba poszkodowana przez tą szokującą rzeczywistość wojen narkotykowych. Według pewnych informacji, do których się dokopałem, właśnie tą ofiarą ma być członek przeciwnego gangu albo przeciwnego kartelu.
Miał zostać przechwycony przez wrogi gang, a następnie, no wiadomo co się stało. Wojny narkotykowe to coś, co cały czas ma miejsce w Meksyku i non-stop giną przez to ludzie. Niemniej, jeżeli chcemy jakoś dokładnie rozkminić ten film, między innymi w kwestii kiedy powstał i tak dalej, to na pewno powstał przed 2016 rokiem. I ludzie swego czasu obstawiali rok 2014, kiedy w Meksyku miejsce miały masowe uprowadzania studentów. Kartele po prostu ich porywały, a następnie po prostu informowano o coraz to kolejnych zniknięciach, bądź zgonach, bądź odnalezionych zwłokach. I ludzie po przewertowaniu tych historii, których jest naprawdę masa, natrafili na historię pewnego porwanego wówczas studenta, który również został obdarty ze skóry, również zdjęto mu twarz i również wydubano oczy. Niemniej różnica między tymi dwoma osobami jest taka, że ten konkretny student w momencie śmierci posiadał obie ręce. A jak już nakreśliłem chwilę temu, osobie pochodzącej z filmu Funky Town te ręce odcięto. W związku z czym absolutnie nie powinno się łączyć tych dwóch sytuacji ze sobą. Jednakże to nie była jedyna teoria względem tego, kiedy ten film mógł zostać nagrany oraz kto w nim występuje. Inna teoria dotyczyła wojny pomiędzy dwoma kartelami, która miejsce miała właśnie w 2016 roku, pomiędzy Golf Cartel i Los Zetas Cartel. Nie mam akcentu meksykańskiego, sorry. Wszystko miejsce miało w 2016 roku w północno-wschodniej części Meksyku. I nie, to akurat nie jest żaden fakt ani poszlaka względem faktycznego pochodzenia Funky Town Gore. Jednak, szczególnie w tamtym momencie, do internetu wypłynęło trochę więcej podobnych nagrań. Otóż wiecie, to są wojny karteli, gangów narkotykowych. Oni się w tańcu nie pierdolą. W związku z czym, jeżeli członkowie jednego kartelu schwytają, uprowadzą przedstawiciela drugiego kartelu, to on ma przesrane. Absolutnie, pod każdym względem. I siłą rzeczy w bardzo wielu przypadkach obchodzą się z nim w tak bestialski sposób, jak możemy zaobserwować właśnie na omawianym filmie. I tak, tamtych sytuacji w tamtym czasie było ogrom i również powstało z tego sporo materiału, z czego część przeniknęła do internetu i niewykluczone, że Funky Town Gore był właśnie jednym z tych nagrań. Swego czasu niektórzy łączyli Funky Town z pewnym innym nagraniem, które wyciekło w tamtym czasie, które przedstawia bardzo krwawe przesłuchanie członka wrogiego gangu przez inny gang. Mowa właśnie o Los Zetas. I ludzie zwracają uwagę na dość podobny głos gościa stojącego za kamerą względem gościa, który stoi za kamerą w Funky Town. I moim zdaniem jest to poszukiwanie podobieństwa trochę na siłę, w sensie wiecie, to jest Meksyk, oni wszyscy posługują się podobnym akcentem, przez co mogą brzmieć bardzo podobnie do siebie. Myślę, że siłą rzeczy to właśnie przez ten akcent można doszukiwać się jakiegoś podobieństwa, niemniej to nie jest żaden argument ani żaden fakt. Niemniej ludzie, którzy trochę bardziej siedzą w temacie i ogarniają, w jakiej części Meksyku posługuje się jakim akcentem, twierdzą, że nagrania mogą pochodzić z takich części jak Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero. Stary, nie mam akcentu, sorry, jak to źle mamę. Niemniej skoro dalej mówimy o głosach w tym nagraniu, ludzie, którzy trochę dokładniej znają język, jakim posługuje się w Meksyku, twierdzą, że jeden z oprawców uwieczniony w Funky Town Gore wypowiada słowa w tłumaczeniu na polski: tacy jesteśmy tu w Jaliscos. Jalisco to nazwa pewnego stanu w Meksyku, tak, w nim też znajduje się pewien kartel znany jako CJNG. I z informacji, do których możecie dojść, CJNG to jeden z najniebezpieczniejszych karteli w Meksyku, który jednocześnie rozwija się bardzo szybko i po prostu jest bardzo silny. Więc patrząc chociażby tylko i wyłącznie na ten wątek, może być to jakieś powiązanie. Jakaś jedna mała poszlaka. W związku z tym to mogłoby być pewnymi podwalinami pod teorię, wedle której osobą torturowaną na tym filmie jest właśnie przedstawiciel przeciwnego gangu, przeciwnego do CJNG chociażby. Jednakże z wiadomych przyczyn prawdopodobnie tego nigdy się nie dowiemy. Rzekomo w samym filmie pada również zdanie w tłumaczeniu na język polski: obrałeś się po złej stronie, co oczywiście może być już jednoznacznym potwierdzeniem, że ofiarą jest właśnie osoba, która obrała stronę przeciwnego gangu. Dodatkowo parę lat temu w internecie pojawił się jeszcze jeden film z bardzo podobnego pomieszczenia, gdzie tym razem obserwujemy zabójstwo dwójki osób w podobnie bestialski i bliski sposób. I nie chcę mi się, nie będę tego omawiał w anatomiczny sposób z bliska, dokładnie, klatka po klatce, nie jestem chory psychicznie. Mówię wiesz tylko i wyłącznie tyle, że to ponownie jest to gówniane, pieprzone, okropne nagranie, gdzie znów zabijają dwójkę gości w kuchni. I ze względu na to wszystko, na układ tego pomieszczenia, na to, co w ogóle znajduje się na tym nagraniu i na to, że ponownie jest to nagranie, które pochodzi z Meksyku, ludzie zaczęli łączyć to nagranie z Funky Town Gore.
I szczerze, sam do końca nie jestem co do tego przekonany, ponieważ hej, to jest kuchnia. Takich kuchni na całym świecie, również w Meksyku, jest ogrom. Jest setki tysięcy, może nawet miliony. No dobra, może przesadzam, ale wiecie, o co chodzi. To, że jakieś pomieszczenie jest podobne do drugiego pomieszczenia i to, że wydarzyło się w nim coś bardzo podobnego, ale to coś zresztą dzieje się dużo częściej na tym samym terenie, to moim zdaniem nie jest ani żaden fakt, ani żadna poszlaka, ani nic, co jakkolwiek nadaje nam kierunek, gdzie mamy iść, żeby odnaleźć jakąś historię oryginalnego nagrania. Więc szczerze, do mnie to nie przemawia, ale dajcie coś w komentarzach, co wy na przykład o tym sądzicie. Więc w ten sposób wygląda historia Funky Town Gore. Straszne gówno i jest absolutnie okropna, makabryczna rzecz, która nigdy nie powinna zostać zrobiona. Niemniej z tyłu głowy musimy mieć, że są pewne kraje i pewne miejsca, gdzie sytuacje jak ta mogą być codziennością. I to jest naprawdę szokujące. I podobnych sytuacji najpewniej przez ostatnie lata wydarzyło się o wiele więcej, a to jest tylko jedyna, o której się dowiedzieliśmy, która przeniknęła do tej naszej części internetu i stała się czymś więcej, legendą w internecie. I to jest chyba właśnie ta najbardziej przerażająca myśl, to jest tylko jeden, naprawdę szokujący obraz tego, co może się tam dziać. A całej reszty nie dane jest nam zobaczyć, zresztą bardzo dobrze, niemniej sama ta świadomość, że to jest tylko jedna z tych rzeczy. Jest ich więcej i mają one miejsce częściej. Jakby nie patrzeć, to jest naprawdę okropna i szokująca myśl. I dlatego właśnie ta sytuacja jest aż tak okropna i obrzydliwa. Tak naprawdę to jest jeden, jedyny przykład, który w jakiś sposób wyciekł do naszego internetu, a przykładów tych jest znacznie, znacznie więcej. To jest tylko przebłysk tego okropnego, zniszczonego świata meksykańskich karteli. Tego typu sytuacji oczywiście dzieje się znacznie więcej, wiele się wydarzyło, wiele jeszcze się wydarzy, tylko my po prostu nie mamy o tym pojęcia. Aczkolwiek mamy obraz tylko jednej takiej sytuacji, albo przynajmniej kilku innych, które jednak nie zyskały podobnego rozgłosu. Tym konkretnym podsumowaniem możemy zakończyć temat Funky Town Gore. Dzięki mnie zmienią pory. Jestem tak spocony, może położysz mnie na ryżę. Ciągle świecę jak przewiźnie. Widzisz mnie jak wypadło. Tak, to był fragment mojego nowego kawałka, który nagrałem ostatnio. Podzielcie się w komentarzach swoją opinią i czy chcecie, żebym to dokończył i później wypuścił. Jeżeli tak, napiszcie mi o tym w komentarzach na dole i wpadnijcie na mój drugi kanał Mondarix Muzyka. To w końcu dokończę ten kawałek i wyjdzie w przyszłym miesiącu. Czekam na wasz odzew w komentarzach, czy spoko, czy gówno.